Patrzysz katedralnie. Tym się cieszysz, co jest. Widzisz mankamenty, bo nie można powiedzieć to, co powiedziałem. No, to jest najbardziej bolące nas, to jest ilość ludzi, zagospodarowanie tych ludzi, czyli miejsca pracy w środowisku wiejskim. Bo się nie da tak ad hoc zrobić tego wszystkiego, bo ktoś powie, co pan tu, panie ministrze, przyjechał prawie 450 km z Kółtuska, ostatnio rano wyjechałem, ale obwodnica się pięknie, znaczy obwodnica. Dwójko jechałem, 2,5 godziny, a później 3, po 25, dobrze pamiętam? Dolino Baryczy, bo tak mi się podoba, to NGD taka jest. Czyli naturka tam na pewno. Do czego zmierzam, szanowni państwo, że mnie te mankamenty trzeba widzieć. Trzeba widzieć, bo inaczej się nie oszukujmy samych siebie. Jest wiele do zrobienia. Ja państwu dam taki przykład. Bo mówię, ja jestem plakiem, chodzę po ziemi. Ja spotykam się ostatnio na spotkaniu i wykrzyczy mi rolnik, krzyczy, panie, dlaczego nie obowiązkowych ubezpieczeń? Ja bym poszedł tak powszechnie, może nie obowiązkowe, nie? Ale ten sam rolnik 25 lat temu, ja już torbówki wroziłem pod półpust na barykady, bo strajkowaliśmy razem przeciwko niskim cenom, dzisiaj chcę obowiązkowych ubezpieczeń, rozumiecie? To trzeba po prostu pamiętać, nie? Co byśmy chcieli? Druga kwestia, szanowni państwo, u nas nie chcę wchodzić w temat, ten temat jest na Dolnym Śląsku i mówię w tych miejscach, gdzie była gospodarka wielkoobszarowa, czyli PGR i jest problem ziemi. Jest problem ziemi, od pewnego momentu czasu się zaczął problem ziemi, której kiedyś nikt nie chciał brać. No nikt nie chciał brać. Już wszyscy zapomnieliśmy, że z tego czasu było 100 dolarów można było kupić hektar ziemi. Mało tego namawiano. Później, jak mówię, weszły do opłaty bezpośredniej i o dopłatach bezpośrednich mówię, to jest kwestia, to jest, szanowni państwo, dylemat dzisiaj ministra rolnictwa, który chce zaproponować pewne rozwiązania, bo wszyscy wiemy, że dopłaty bezpośrednie doprowadziły do skostnienia struktury agrarnej. Bo mniej czy więcej, można się sprzeczać, gdybyśmy więcej dostali czy mniej, jakbyśmy mieli wtedy plon, nie 2,93, przyjęty za 93 rok, przed wejściem do 99 do Unii Europejskiej, tylko 5 ton, to byśmy mieli większy przewyźnik razy euro 60, które było przyjmowane, to opłaty były większe, no bo to były pewne elementy. I teraz się jest dylemat, czy dać, załóżmy, zachęty dla powstawania gospodarstw, bo chcemy dać w przyszłym krowie, łącznie z odejściem dla małych gospodarzy, który dla sąsiada sprzedawał lub budował i powiększał gospodarstwo, i zróżnicować dopłaty w zależności od wielkości gospodarstwa. Mówię to prowokacyjnie, bo ostatnio minister o tym Sawicki mówił. To jest bardzo trudny temat, szanowni państwo, bo mówię, z kim by nie rozmawiał, każdy ma inne podejście do tej kwestii i to jest temat na pewno kontrowersyjny. No bo, szanowni państwo, tak jak powiedziałem, no, nie da się wszystkim dowodzić to, co każdy ma takie czy inne wnioski odnośnie funkcjonowania. No nie da się po prostu. I teraz musimy dokonać pewnego wyboru. Tak jak powiedziałem, cieszmy się z tego, co mamy, ale również patrzmy na nasze mankamenty i co byśmy chcieli zrobić w najwyższej perspektywie 2014-2020, bo, szanowni państwo, biorąc różne siły i polityczne, państwo oglądamy wszyscy reklamy przedwyborcze, za tydzień idziemy akt demokratyczny oddać 25 i powiem inaczej, tak, szanowni państwo, ja 5 lat pracuję w resorcie i tak myślę, że nie pomylę się, panie pośle, ale do 70% to jest dzisiaj prawodawstwa i decydowania o pewnych sprawach polskiej wsi na rozwoju obszarów wiejskich na Brukseli poprzez pewne rozwiązania. I teraz nie uczestniczenie w tym i nie posiadanie przedstawicieli, ja mówię o przedstawicielach wsi, ci, którzy są przyjaźni na obszary wiejskie. Ja nie mówię o opcjach politycznych, żeby był jasno zrozumiany. Tylko jak będzie taka sytuacja, że miasto będzie miało 70% frekwencji, a wieś 20%, to średnia wyjdzie niekoniecznie nam na korzyść. No taka jest prawda. I teraz to jest bardzo ważne, szanowni państwo, mówię, są również działania separatystyczne, mówię wprost, że idzie się do Unii po to, żeby Unię rozsadzić. Nie? I nie będę tego komentował dalej. Nie? Nie będę tego komentował dalej, tylko powiem inaczej. Gdzie byśmy byli dzisiaj, jakby nie te 240 miliardów złotych, które w polską wieś zostały zagospodarowane przez ostatnie, tak jak powiedziałem, przed akcesyjnym 14 czy 12 lat. Ropa by była po takiej samej cenie, gaz tak po takiej samej cenie, bo my nie żyjemy, bo oderwani od rzeczywistości. My nie żyjemy, że oderwani od rzeczywistości. I teraz biorąc zglobalizowanie, to co mówiłem o środkach, o tym, nie przepraszam, o środkach, tylko o ilości,
o ilości wyprodukowanych, eksportowanych naszych produktów, no to nie podlega dyskusji. No. Lepiej,